odbywały się po różnych zakątkach Warszawy, po różnych dzielnicach, ale też na przykład po balkonie, strychu, piekarni i śmietniku. A jak to wszystko się zaczęło? Jak zobaczył na przykład taką sytuację, to próbują to zrozumieć. Listy z podróży. Wcześniej mogli myśleć, że oni tego nie akceptują, że im się to nie podoba. Trzeba przyznać, że po prostu znajdując się w takiej sytuacji, gdzie obok człowieka następuje dla nich taki szok, byliśmy na początku dobrze, zaczynają inaczej nie postrzegać, kochać taką postrzegać miłość, seksualność jaką innych ludzi, czyli ten poziom tolerancji wzrasta albo w ogóle się przełamuje. Wracając jeszcze do tej za to, co było wizyty, złe, za to, co było naszym grzechem, poprosimy jeszcze doradzić osobie, która chce się wybrać do klubu. A propos właśnie tego wybierania partnerów, bycia wybieranym, czyli jakaś etykieta, którą się stosuje w takim klubie. Znaczy, jak zaproponować lecznych szwagrów i kuzynek trzonowych. A tymczasem pragnienie podróży narosło w nas do tego stopnia, że już obecnie stało się mówię, słuchaj, podobasz mi się, nie do wytrzymania. Nie do wytrzymania. W dodatku, wraz z latami, dołączyła się do tego pragnienia żądza nieśmiertelności przejścia do literatury i tym podobne. Jak to zaproponować ten seks? A jak pogodzić wspomnianą żądzę z wymienionym pragnieniem? Oczywiście wspomnianą żądzę nieśmiertelności pogodzić najłatwiej pragnieniem podróży, podróżując i pisząc listy z podróży, które oczywiście przejdą do literatury. No tak. Ale tu znowu muszę postawić pytanie. Ja pragnę zaznaczyć, że przyjaciel mi nic, dlatego stawiam pytania, że jeśli o to i ciągle czegoś nie rozumiem, tylko przeciwnie, będąc człowiekiem rozumnym i wykształconym, stosuję odwieczną platońską metodę uprzystępniania słuchaczowi myśli zawartych w dialogu. Bardzo normalne i otwarte, no też może się komunikować i rozmawiać. Stawiać się nie tak, nikt się już nie bierze. No więc stawiam pytanie. No. Jak tu podróżować, posiadając wprawdzie dalszą, ale za to jakże nam bliską? Jeszcze te dwie takie posiadające. Nijak chcecie się bawić z innymi ludźmi, czy ja mogę się bo nieutulona tęsknota za rodziną zatruje nam każdy dzień rozłąki z nią, a z drugiej strony, no bez pieniędzy nie ma co i marzyć po podróżach. A więc trzeba w takich sytuacjach pozbyć się ukochanej rodziny, żeby za nią nie tęsknić i b, uzyskać pieniądze, żeby za nią podróżować. Czy to już koniec pytań? A skąd już kontakty? Bo teraz z kolei źle nas ciekawość, jak pozbyć się kochanej rodziny i dręczy niepewność, jak zrobić zaproponować. No tak, bo ta rozmowa i tu nam żartem i dręczonym przyszedł z dużą pomocą nadarzający się właśnie przez studenci w angielskim, a zwłaszcza takie jego pozycje jak zabić bogatego dziadka, jak zabić starszą panią i szlachectwo zobowiązuje, czyli jak wyjść żonowi pretendentów do spadku dzieci. Tak, przyjaciel użył określenia pomoc i słusznie, bo rozwiązania problemu się ze sobą po prostu porozumiewać i szczerze o tym mówić. Rodzina nasza posiada liczny i bogaty skład osobowy, więc kolejne pozbywanie no się poszczególnych członków byłoby dla nas zajęciem zbyt niewyczerpującym. Nie mamy już zresztą ani cierpliwości, ani też jako Słowian środkowych nie cechuje nas ta głosa pracowita, co owego anglosaskiego, tak mozolnie dołączyć jednego za drugim pretendentów do spadku. Zdając sobie natomiast sprawę, że jako Słowianie środkowi zdolni jesteśmy do zrywu, postanowiliśmy rodziny pozbyć się en bloc, jednorazowo. Wszyscy ludzie, którzy tak w tym celu nie zanikali gminy, żeby pozyskać sobie jej względy i przywiązanie. A że i serca mamy dobre i jesteśmy mili, ujmujący w obejściu, powierzchowności przyjemnej i towarzysko wyrodzeni, gry tam różne znamy i anegdotę opowiedzieć potrafimy zgrabniej i dowcipnie. To już wkrótce doprowadziliśmy do tego, jawnie i otwarcie sporo czasu zabiegł, że gotowa ona była za nami pójść w ogień. O, na co też tylko czekaliśmy. Zaopatrzyliśmy się uprzednio w azbestową odzież. To znaczy, azbestowe spodnie, azbestowy płaszcz, azbestowy kołnierz, no trochę kłopotu mieliśmy z nabyciem dziedziny azbestowej, bo jak pojawiła się na rynku, to oczywiście w stolicach zamkną głową. No tak, no przezwyciężyliśmy. Wszyscy w końcu żyły w takim związku na wyłączność. Ogień rozpaliliśmy duży, tutaj wesoło trzaskający na jesiennym pikniku. Pewnie niby tam ziemniaki piecą. No to wesoło, banda cyganów ogień rozpala. Poszliśmy w ten ogień. Rozmaicić rodzina
za swoje życie seksualne. A po chwili myśmy wyszli w naszych azbestach zdrowo i cało, ale już to są takie osoby, które przychodzą. Natomiast ze skromnym, ale pokaźnym wsparciem potakowej, który... Nie, bo rodzina nasza, właściwie jeżeli chodzi o poszczególnych członków, to nie są specjalnie zamożni. Ale w sumie jedno blokuje... No, pierwszą podróż postanowiliśmy z przyjacielem odbyć na dalekim rodzin. Bawić się tym seksem. O tym, jak podróżowaliśmy i co nas tam spotkało, będziemy kablowali wam, drodzy słuchacze, w następnej audycji 3 po 3 za 2 tygodnie. Już ze sobą, nie mając w ogóle świadomości, że podróże na Żoliborzowcem były, były też listy z tego, ale zdarzały się też listy ze świetnika. Ludzie żyją w takim często zakłamaniu, ponieważ wstydzą się, krępują się otworzyć przed swoją żoną, przed partnerką. Właśnie, a tutaj problem, pewnie pojawia, kiedy jedna osoba ma ochotę na realizację takich fantazji, a druga może niekoniecznie i tak przychodzi, może z poczucia, zaraz, że skoro mój partner chce, to ja pójdę, zrobię mu tę przyjemność, ale dla mnie to nie będzie przyjemność, ja się poświęcę w jakimś sensie. No, przekonywania się są, mają otóż różną formę. Otóż mówię świadczyć przysługi, czy ważne jest to, dawać podarki w związku są z czymkolwiek, a mężczyźni pod tym względem, ludzie przychodzą realizować swoje fantazje seksualne, gdzie o tym rozmawiają, gdzie się spełniają. Wydają mi się szczególnie upośledzeni. Uważam, że to jest taki świetny pomysł, żeby prezent był praktyczny. Zadzwoniłem do przyjaciela z propozycją wyniesienia co go interesuje. A ja natomiast pragnąc wyrazować się przyjacielowi, zaproponowałem mu w zamian, że wyniosę jego śmieci na śmietnik i zwróciłem się do niego z prośbą, by przyniósł je do mnie, żeby sprawy słyszałem, że też warto porozmawiać, jak ty byś do tego podszedł, to w ogóle interesuje, połączyliśmy je z jego śmieciami w specjalnym pudełku na śmieci, by wspólnie wynieść na śmieci. Tego typu fantazje, i tu pora byłaby wspomnieć o ciekawej znajomości, jaką zawarliśmy na śmietniku. Chociaż okoliczności tego faktu, jak można to wnosić z charakteru miejsca, nie były specjalnie miłe. Otóż w chwili, kiedy tłumiąc oddech, wysypywaliśmy zawartość kubełka na ziemię obok przepełnionych od dawna pojemników, błysnęło światło latarki, godzina była późna, i jakiś głos skomentował zestaw naszych śmieci. Zachęcam do tego, by ludzie zaczęli rozmawiać o seksie, no, przede wszystkim poznali swoich partnerów. Nie brakło tam takich eleganckich momentów, tego, jak kuszka po eksportowych szprotach, wiem, skórka od szynki pełnotłustej, czy butelka po pieprzówce. Nic z importu, kochani, wylewał dalej pan, który lustrował nasze spadki. Ludzie mężczyzna raczej młodzi, ubrani skromnie, wyposażony oprócz latarki, podobny do naszego kubełek. To prawda, dużo, że nie dużo, z importu, ale ludzie przeżywają eksportowe życie akcenty i trafiają się wszakże. Próbowaliśmy delikatnie bronić naszych odpadków, mając na myśli... No właśnie, chyba ważne jest, żeby być w zgodzie ze sobą, ale też... To dla mnie to bez znaczenia. Ale też do niczego nie zmuszać, bo... To, a potem wracaliśmy razem z nim od śmietnika, aż do wejścia na moją klatkę schodową, przy której pan uczynił gest pożegnania. Mamy taką fantazję, mamy taką potrzebę, a nie po to, żeby... Nie, ja w ogóle nie z tego bloku. Czy fantazję partnera i gdzieś się męczyć, czy... Z innego bloku pojawiania uczęszcza pan na ten śmiech, no i tu ów pan wytłumaczył nam dlaczego. I, nie wiem, walczyć na przykład ze swoją zazdrością, tak? No bo jednak uczucie zazdrości, jeżeli mamy związek, kiedy który do tej pory był monogamiczny i nagle postanowi spróbować czegoś innego, do może się innego przechodnia płci ja władzy i zagajam rozmowę. Człowieka i wyszedłem, proszę pani, ze śmieciami i drzwi się za mną zatrzasnęły. Taki pes, powiadam. Teraz, proszę pani, nie wiem, co robić, jak już wyrzucę te śmieci, bo nas idzie, prawda? Coś, co ich w ogóle nie interesowało, zaczyna ich interesować. No i tu nieznajomy zademonstrował nam to wypadanie kubełka, z którego wysypały mu się butelka po whisky, Black and White, gąsiorek po winie Kwianki, puszki po kawiorze astrakańskim i krabach Snatka, pudełko od perfum wodka, skórki od bananów, opakowania od papierosów Helen i tym podobne wytworne śmieci, które, jak nam to dalej wyjaśnił, kompletował sobie po śmietnikach, nie będąc osobiście człowiekiem. Dostaliśmy maila od słuchacza, który pyta, to czy robię w ten mamy sposób niejednokrotnie duże wrażenie, na właśnie, kiedyś próbowaliśmy seksu grupowego to zdarza się, z znajomymi, że ten partnerce, mam wrażenie, podobało się, otwieranie gościnne, ale uznała, że to niemoralne i nie chcę powtórzyć. W rozmowach mówi, że niby się podobało, ale że to było złe. Czy może wizyta w takim klubie ten monolog znajomy ze śmietnika zakonkludował. Rozumiem, że to był seks grupowy, jakiś taki na zasadzie umawiania się w domu chyba na po czym uchylił kapelusza i oddalił się kolejnemu śmietnikowi.
listu z podróży. Panowie Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski nagrali prawie 90 i wszystkie teraz cieszą ucho na nowej płycie Polskiego Radia. Nie jest to przemyślane, kultura nie całkiem osobista. W czasie zakończonego tydzień temu w Krakowie festiwalu Konrada przyznano Nagrodę Konrada dla debiutujących pisarzy. W tym roku otrzymała ją Żanna Słoniowska za powieść Dom z witraży. Książka jest stosunkowo niewielka, liczy 250 stron, ale dzieje się w niej bardzo wiele. To historia czterech pokoleń kobiet, mieszkanek Lwowa, historia Ukrainy i jej powiązań z Polską, historia różnych wyborów miłosnych także. Narratorką jest najmłodsza z tych kobiet, na początku powieści jeszcze dziewczynka. Pierwsza scena dzieje się w roku 1988. Narratorka ma wtedy 11 lat, a w zamieszkach ulicznych, w czasie demonstracji przeciwko władzom w Lwowie, zginie jej matka, znana śpiewaczka operowa. Opisywałam rok 88 w Lwowie. To było dla mnie ważne z tego względu, że te protesty antykomunistyczne u nas są stosunkowo nieznane w Polsce. Przysłoniła je solidarność, naturalnie była wielka, jaskrawa i należy jej się takie miejsce, ale ponieważ to było moje dzieciństwo, to było bardzo ważne wydarzenie, ogromne manifestacje, ogromny opór antykomunistyczny właśnie we Lwowie, to miałam ochotę wprowadzić tę scenerię i opowiedzieć Polakom o tym, jak to wyglądało. Natomiast były to wydarzenia bezkrwawe. Mówię teraz o końcu lat 80. O tym, co było rzeczywiście, bo w książce tak, giną ludzie. Kiedy zaczęłam pisać, zaćmiał strzał. Bohaterka umarła, strzał do niej snajperska, GB. To się nie wydarzyło nigdy, wymyśliłam to. Natomiast kiedy kończyłam książkę akurat w 14 roku, czyli tam w 13, zaczęło się to, co się działo na Majdanie. Byłam przerażona, bo historia wtargnęła mi do książki. Te ciała owinięte w szlagi żółto-niebieskie, które opisywałam trochę zmyślając, nagle stały się rzeczywistością. Dlatego patrząc i będąc bardzo zaangażowana w to, co się działo, naprawdę zmieniłam zakończenie. W dniu jej pogrzebu wydawało się, że dźwięki orkiestry wojskowej rozsadzą ozdobne niczym torty fasady kamienic na naszej ulicy. Pierwsze nuty otworzyły wiele okien, w których ukazały się twarze ludzi czekających na trzęsienie ziemi lub podobną nieprzyjemność. Święto to dla mnie dźwięki orkiestry dętej, zawsze mówiła mama, kiedy 1 maja lub 7 listopada przebijałyśmy się przez stojące w centrum kordony milicyjne do naszego miejsca na trybunie. Tamte pochody były jedynymi masowymi zgromadzeniami, które nie wywoływały we mnie panicznego lęku. Były na nich balony, chorągiewki, a przede wszystkim niepodważalny z góry ustanowiony ład. Co innego dzisiejszy tłum. Gdyby się zaczął potop taki biblijny, wyglądałoby to podobnie. Też nie byłoby gdzie uciekać. Stałem przy zamkniętym oknie na pierwszym piętrze, a ludzki potok wzbierał coraz wyżej. Na nim dryfowała otwarta trumna z mamą w środku. Naprzeciwko naszej kamienicy znajdował się milicyjny posterunek. I kilku mundurowych tłoczyło się na okrągłym balkonie akurat na poziomie mojego okna. Co będzie, jeśli jeden z nich poderwie zaraz broń i wyceluje we mnie? Myślałam. Różne fantazje. Bez wahania umarłabym zamiast mamy, ale dobrze wiedziałam, że na ostatecznej aukcji zgonów daliby za nią jedną tuzin takich jak ja. Była wielka. Chciała umrzeć. Udało się. Jest pewna etykieta, która jest. Rzeka nieznajomych głów ruszała się, wzdychała, szemrała. Każdy jej ruch był sprzężony z podrygującym we mnie lękiem. Miała moc, aby mnie połknąć. Uważam bardziej bezpieczne. W tłumie były wyglądające na ciężarne kobiety w średnim wieku, zamotane w płaszcze do połowy łydki i szare chusty. Wiedziałam, co chowają pod ubraniami. Byli tam też mężczyźni ubrani na czarno, którym spod pach sterczały podobne do wędek kije. Domyślałam się, co to znaczy. A równocześnie nie miałam pojęcia, kim są ci ludzie i co mogliby mieć wspólnego z mamą. Z jej mezzo-sopranem i kolekcją wszystkich oper świata na płytach. Z jej jasną czerą i zwyczajem czytania przy jedzeniu. Z jej bardzo długimi paznokciami w kształcie osobą. Nie zapraszała ich do domu, ani nie bywali na jej koncertach. Nie witali się z nią na ulicach, ani nie pili razem kawy w Ormiance.
Nie pracowali z nią, ani nie przynosili maszynopisów, które należało przeczytać przez noc. A teraz przyszli i lamentują tak, jakby była gałęzią uciętą z ich drzewa. Wczoraj jakaś nieznajoma baba zadzwoniła do naszych drzwi z pytaniem, o której zacznie się pożegnanie naszej Marianny. Raczej nie ma czegoś takiego, że po prostu czy oni byli winni jej śmierci? Nie zwracają na to uwagi. Narratorka jest pani rówieśniczką, ale nie chcę tutaj pytać o jakieś zbieżności między historią, historiami właściwie opisywanymi w książce, a pani życiem, bo to nie o to chodzi, ale ponieważ jest pani Ukrainką o polskich korzeniach, a niektórzy bohaterowie pani książki mówią o sobie, jestem narodowości lwowskiej. Pani o sobie myśli jako lwowiance, czy jak, w jaki sposób, jeśli chodzi o jaj narodowość? Właśnie ja jestem zwolenniczką łączenia różnych tożsamości. Ja uważam, że to jest bogactwo. Sama pochodzę z takiej ziemi, ze Lwowa, z takiej ziemi, która jest pograniczem kultur. I ja czerpałam z przynajmniej trzech kultur, ale myślę, że o wiele więcej kultur się złożyło na to, co jest moją tożsamością. Na pewno się utożsamiam z miastem, ale też się utożsamiam z państwem, i z Ukrainą, i z Polską. Jestem i tym, i drugim, i może trzecim. Pozwalam sobie na to. Łączę sobie te tożsamości, czerpię z wielu źródeł i uważam, że nie ma w tym nic szkodliwego, wręcz przeciwnie. Że ta tożsamość, która musi wybierać albo, to jest jakiś totalitaryzm. Ja nie widzę potrzeby obcinania tych kawałków. W mojej książce postacie fikcyjne są przemieszane z postaciami rzeczywistymi z historii Lwowa, z bardzo ważnymi postaciami. I między innymi mówię tam o Walerym Borciakowie. To był taki Rosjanin, który stał u podstaw, tworzył Teatr Polski we Lwowie. On był Rosjaninem etnicznie, on był też Polakiem, on był Ukraińcem i on uknął ten termin, jestem narodowości lwowskiej. Wiem, że to miasto rodzi silną tożsamość i ludzie idąc za nim też powtarzają to zdanie. Jeden z bohaterów jest fikcyjny mojej książki, mówi właśnie, jestem człowiekiem pogranicza, chociaż jest etnicznie jest Ukraińcem, ale chcę zaznaczyć, że jego ukraińskość jest trochę inna, bo czerpie właśnie z wielu źródeł. I uważam, że to jest ważne, żeby eksponować takie rzeczy, bo też w Polsce, kiedy rozmawiam z ludźmi, obowiązuje taki mainstream, że jestem Polakiem, mówię z takim polskim akcentem, jak należy, bo inaczej jestem wyśmiewany. Ja też jestem tak, to są takie łagodne rzeczy. Czy to takie łagodne kpiny, które są wesołe tylko dlatego, że dla ich autora. Ale znaczy co, ktoś zwraca uwagę na ten pani śpiewny język, ale to jest nie tak jak trzeba? No naturalnie, to jest pierwsza rzecz, na którą się zwraca uwagę i wszyscy uważają, że to jest bardzo śmieszne i wesołe zwracanie cały czas na to uwagę. Natomiast kiedy tego, tak w cudzysłowie mówię, prawdziwego Polaka, zapytać o jakieś głębsze pochodzenie, to tutaj mamy cały wachlarz i ludzie się przyznają, że tak naprawdę jestem Ukraińcem, tak naprawdę jestem Żydem i to bogactwo w Polsce również jest obecne, ale jakby w podziemiu, nie wiem dlaczego. Przecież Polska międzywojenna była inna, też czerpała z wielu źródeł. No tak, ale to, co się zadziało w PRL-u, kiedy właśnie była taka idea, że to ma być monolit narodowościowy, państwo komunistyczne, jednorodne narodowościowo sprawiło, że być może niektórzy nie dopuszczają do siebie tej myśli, że Polska była wielokulturowa i że to jest wartość, a nie coś kłopotliwego. Ja zdaję sobie sprawę, że to są ogromne kłopoty na poziomie politycznym, ale ja osobiście mam to gdzieś i ja zwalczam monolit. Wielokulturowość to przenikanie się wątków polskich, ukraińskich, rosyjskich cały czas wśród pani bohaterów, czy raczej bohaterów, jest widoczne. Mówiłam, że to jest historia czterech pokoleń kobiet, które mieszkają w tytułowym domu z witrażem. Ten witraż to też jest bardzo ważny element. Ale tak, jest prababka, której NKWD w 1937 roku zabrało męża na zawsze. I ta prababka w związku z tym cały czas czuje jakieś osaczenie, jakiś rodzaj niebezpieczeństwa, czego dowodem jest chociażby to, że zamyka mieszkanie na dwoje drzwi i instruuje pozostałe członkinie rodziny, inne, że wizję otwierać trzeba tylko kawałeczek, tylko troszkę, bo może się zdarzyć, że ktoś po drugiej stronie wepchnie jakiś szpikulec do tej dziury i wydłubie w ten sposób oko osobie, która wizję spogląda. Jest babka, której matka nie pozwoliła zostać malarką, przekazała ich na medycynę. I ta babka była kiedyś związana z Polakiem i o sobie mówiła, że jest Polką z krwi i kości. Jest matka,
Śpiewaczka, ta, która na początku książki ginie, urodziła nieślubne dziecko, tym dzieckiem jest właśnie narratorka. Powrócę do tego, że w skondensowanej formie pani aż tak wiele historii, wiele wątków zawarła i to jest świetne. Lubię, kiedy twórcy czytają po raz kolejny swoją książkę i umieją z pewnych rzeczy rezygnować, tak żeby wycisnąć esencję. Moim zdaniem tu sama esencja pozostała. Czy ta książka była grubsza w pewnym momencie? Dziękuję za to pytanie i za te uwagi. Rzeczywiście książka była grubsza. Trochę żałuję, że powyrzucałam fragmenty. To były głównie fragmenty dotyczące historii Lwowa. Wielokulturowej historii Lwowa i ma zasugerowane mi, że niekoniecznie będą ciekawe, tak bardzo ciekawe dla polskiego czytelnika. Nie wiem, prawda czy nie, ale również ktoś mi powiedział, że pisarz od Grafomana różni się tym, że pisarz potrafi się ograniczać, więc usunęłam, zrobiłam, poczułam się w sumie nieźle, więc jest tak, jak jest. Tutaj bardzo ważne są szczegóły dotyczące Lwowa, architektura, konkretne miejsca, bo jeden z bohaterów, który kiedyś był kochankiem tej zmarłej matki, a później po latach staje się kochankiem córki, kiedy ta dorosła i on ją oprowadza po Lwowie, pokazuje nie tylko tytułowy witraż, którego odnowieniem on się zajmuje, ale też mówi o balkonach, o pomnikach, o różnych miejscach ważnych dla Lwowa. To wszystko jest we mnie. To jest moje miasto i ja mieszkam tam w centrum miasta, ja znam te ulice, znam te fragmenty. Te lata 90., które są opisane, ta ruinacja zabytków, to są lata, które spędziłam we Lwowie, więc to jest materiał, który jest we mnie, który jest częścią mnie. A ten witraż? Który jest taki pięknych witraży w dawnych domach? Ten witraż istnieje naprawdę i on jest wyjątkowy, bo się tak ciągnie przez parę pięter. W kamienicach secesyjnych bardzo często budowano witraże, co prawda dużo mniejsze niż ten. No właśnie, bo chodzi o wielkość tego akurat witraża. I z tych witraży już praktycznie nic się nie zachowało. Natomiast ten witraż istnieje. Jest unikalny, dlatego że specjalnie konstrukcja architektoniczna budynku została dostosowana do witrażu, no bo 11 metrów. To jest taka dziura w konstrukcji. Ciekawa, obrazuje cztery żywioły. Autor jest nieznany. Wygląda jak płótno impresjonistyczne. Jest w jednej, powiedzmy, niepozornej, niewyróżniającej się kamienicy, więc jest trochę poza szlakami turystycznymi głównymi. Na dodatek mogę jeszcze powiedzieć, że w momencie, kiedy oddałam książkę do druku, to ten witraż został usunięty z tej kamienicy w tym samym dniu. Że on był tak mistyczny. Tak mówiła Żanna Słoniowska, która za powieść Dom z witrażem otrzymała tegoroczną nagrodę Konrada dla debiutujących pisarzy. Fragment książki przeczytała Agnieszka Kunikowska. I to wszystko w dzisiejszym magazynie Kultura Niecałkiem Osobista w Polskim Radiu 24. Zapraszam Państwa na następne spotkanie za tydzień po 23. Magda Mikołajczuk, dobrej nocy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Inateka.pl. I doszedłem do wniosku, że skoro jestem człowiekiem wolnym, mogę robić to, co chcę. Amerykańska Noc Wyborcza na żywo w Polskim Radiu 24. So let's be stronger together, my fellow Americans. Specjalni goście, eksperci, komentarze, analizy i opinie. If I become president, I would certainly intervene and do the best I can to help you. Już 8 listopada od godziny 23 do 9 rano. Do usłyszenia w radiu i do zobaczenia na stronie www.polskieradio24.pl. Z Pawłem Hernikiem, właścicielem Polskie Radio 24. Teraz już zapraszam Państwa na informacje Radio Tok FM. Słyszymy się za tydzień. Dzisiejszym wieczorem opiekował się Mieczko Strzelecki. Polskie Radio 24. Dobrej nocy. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kapka. Dobry wieczór. Profesorowie Jan Kozłowski, Marek Samoć, Józef Spałek i Bogdan Wojcieszkę są laureatami 25. edycji Nagród Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, tzw. Polskich Nobli. Nagrody zostaną wręczone 8 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej są przyznawane w czterech kategoriach za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Każdy z laureatów otrzymuje po 200 000 zł nagrody. Radio
Burze i ulewy z silnym wiatrem, jakie przeszły nad środkowymi regionami Włoch, wyrządziły poważne szkody. W okolicach Rzymu zginęły dwie osoby. W samej stolicy wywróconych zostało kilkadziesiąt drzew. Po południu w wiecznym mieście zrobiło się ciemno, po czym rozpoczęła się kilkugodzinna ulewa z piorunami. Rezultatem są zalane piwnice, gigantyczne kałuże na placach i w przejściach podziemnych, wywrócone drzewa i złamane gałęzie. Również w podrzymskich miejscowościach odczuto skutki nagłego załamania pogodowego. Także w tej części regionu Latium, którą nawiedziło już trzęsienie ziemi w stołecznym regionie, w regionie zginęły dwie osoby. Jedna w nadmorskiej miejscowości Lavispoli, gdzie trąba powietrzna zerwała dach z bloku mieszkalnego. 47-letni imigrant z Indii, uderzony w głowę przez spadający grzyms, zmarł na miejscu. Drugą osobę, starszego Włocha, zmiażdżyło w samochodzie spadające drzewo na północ od Rzymu, w pobliżu jeziora Bracciano. Marek Plener, Polskie Radio, Rzym. Brytyjska premier zapowiedziała, że nie ustąpi w obliczu orzeczenia sądowego, iż decyzja o uruchomieniu Brexitu należy do parlamentu. Theresa May, która zapowiedziała odwołanie do Sądu Najwyższego, powołała się na wolę narodu, która jest dla niej najwyższym nakazem. Z Londynu Grzegorz Drymer. W artykule w gazecie niedzielnej The Sunday Times premier May stwierdza, że kwestia, czy uruchomienie Brexitu to prerogatywa parlamentu czy rządu, tylko z pozoru wygląda na spór proceduralny. W rzeczywistości chodzi tu o ważną zasadę, pisze premier May. Parlament przegłosowałby oddać decyzję w ręce brytyjskiego narodu i naród dokonał jasnego wyboru. Odpowiedzialnością rządu jest teraz w pełni wykonać te instrukcje. Politolog z King's College w Londynie, profesor Vernon Bogdanow, zauważa w Sunday Telegraphie, że premier May posługuje się pojęciem woli ludu w znaczeniu oczywistym w Europie od czasu rewolucji francuskiej i wpisanym dziś w większość konstytucji, ale nieznanym w ujęciu prawa brytyjskiego. I co ciekawe, to lewica, która sięgała po pojęcie ludu najczęściej, teraz je kwestionuje. Jeden z posłów Partii Pracy stwierdził, że większość referendalna za Brexitem jest nieważna, gdyż jest to wynik niedoinformowania i rasizmu. Profesor Bogdanow pisze, że lewica przyjęła tym samym XIX-wieczne zastrzeżenia prawicy, iż powszechna demokracja oznacza oddanie głosu ignorantom. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. W Syrii rozpoczęła się ofensywa mająca na celu wyparcie państwa islamskiego z Raki. W skład operacji o nazwie Gniewny Eufrat wchodzą wspierane przez USA syryjskie siły demokratyczne, sojusz kurdyjskich i arabskich ugrupowań zbrojnych. Doszło już do pierwszych starć z dżihadystami w rejonie na północ od bastionu islamistów kontrolowanej przez nich od początku 2014 roku. Z francuskiego portu nad Oceanem Atlantyckim wystartowały największe i uchodzące za najtrudniejsze regaty świata Vendée Globe. W ciągu 80 dni jednokadłubowe żaglowce opłyną świat bez zawijania do portów. Szczegóły Marek Brzesiński. Sable-d'Olonne, nadmorski kurort, port rybacki i jachtowa marina pięknie położona na wybrzeżu Wandei. Na starcie 29 kiperów na lekko pofałdowanym morzu, w silnych promieniach słońca odbijającego się złotymi strzałami od brunatnych fal, około 14 tysięcy widzów na żaglówkach żegnało śmiałków ruszających w rejs. Na nadbrzeżu 350 tysięcy ludzi. Emocje ogromne, oklaski, okrzyki, łzy. Jeden z żeglarzy startujących w regatach mówi, wchodząc na pokład, że to nie jest najłatwiejsza chwila w jego życiu. Ścisk żołądków, mokre oczy, a potem tylko on, jego łódeczka bez kres oceanów i żywioły. Liczy się nie tylko zwycięstwo. Dopłynąć do portu, który się opuściło dwa miesiące wcześniej, to już jest triumf ducha nad materią. Regaty rozgrywane są od 27 lat co 4 lata. W światku żeglarskim mówi się o nich, że to jest Mount Everest na morzu. Bezpieczeństwo w stosunku do tego, co było, zapewniają lepszy sprzęt nawigacyjny i jachty najnowszej technologii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Noc u nas pochmurna. Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i na południu małopolski deszcz. Na Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na wybrzeżu i Pomorzu mgły. Temperatura plus 1 do plus 4 stopni. Cieplej do plus 6 na krańcach południowo-wschodu. Lokalnie na Pomorzu przygruntowe przymrozki. Wiatr słaby. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po północy, dziś jest poniedziałek, 312 dzień roku, wschód słońca o 6.43, zachód o 15.55. Imieniny obchodzą Antoni, Florentyna oraz Ernest. To jest nocny program Polskiego Radia 24, Mateusz Patoła, Robert Kawka. Będziemy z Państwem prawie do godziny 6. A już teraz na naszej antenie czas na audycję Kościół nasz powszechny.
Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji Kościół nasz powszedni. Sylwia Sułkowska, witam serdecznie. Moim gościem jest Anna Brołka z warszawskich struktur Ruchu Narodowego, współorganizatorka konferencji Stop Pedagogice Wstydu, która w połowie października odbyła się w budynku Sejmu. Witam serdecznie. Proszę na początku przybliżyć Ruch Narodowy. Jakie są Wasze cele i priorytety? Ruch Narodowy jest partią polityczną, który powstał na początku 2015 roku. Oficjalnie partia została zarejestrowana w lutym 2015 roku, natomiast jako organizacja społeczna powstała po Marszu Niepodległości w 2012 roku. Na chwilę obecną główne priorytety partii Ruch Narodowy jest przede wszystkim stworzenie dobrego programu politycznego, na podstawie którego będziemy mogli startować w najbliższych wyborach parlamentarnych, samorządowych, także do Europarlamentu. Dlaczego zaangażowała się Pani w organizację konferencji Stop Pedagogice Wstydu? Główny powód zaangażowania nie tylko mnie, ale całej struktury ruchu warszawskiego, struktury warszawskiego ruchu narodowego, to ważność tematu. Stop Pedagogice Wstydu to temat, który jest rzadko dyskutowany w przestrzeni publicznej. Zresztą chyba też niewiele osób ma świadomość z tego, że takie pojęcie czy taki dyskurs funkcjonuje w przestrzeni publicznej. A czym w ogóle jest pedagogika wstydu? Jak organizatorzy konferencji rozumieją to pojęcie? To znaczy, trzeba zauważyć, że każdy z prelegentów miał inny punkt widzenia na pedagogikę wstydu i każdy ją analizował z różnego punktu widzenia, bo chociażby Leszek Żebrowski analizował ją przez pryzmat zakłamywania historii rozmowach wyklętych, natomiast dr Alina Cigorowska analizowała to przez edukację, sposób edukacji, tego, że dzisiaj właściwie odchodzi się od uniwersalnego nauczania i traktuje się człowieka w uniwersalnych kategoriach, tylko właśnie sposób edukacji przybiera taką formę marksizmu globalnego. Także każdy prelegent miał inną definicję, bo inny temat przedstawiał analizowo. Organizatorami konferencji były właśnie warszawskie struktury ruchu narodowego, ale trzeba powiedzieć, że tutaj bardzo ważna jest Narodowa Organizacja Kobiet. Tak, to właśnie przede wszystkim panie z Narodowej Organizacji Kobiet były inicjatorkami tego pomysłu. Myśmy się po prostu w międzyczasie dołączyli do całej organizacji. Przede wszystkim w formie logistycznej pomocy takiej bieżącej. Organizatorzy chcieli w ten sposób uczcić święto edukacji narodowej. Konferencja miała na celu ukazanie dumy z bycia Polakami, z naszej bogatej historii, przywiązania do tradycji i wartości katolickich. Co prawda wszyscy prelegenci w czasie trwania konferencji byli zgodni co do tego, że wykonanie pedagogiki wstydu jest możliwe, ale wymaga dużej pracy, właśnie na podstawie tych wszystkich wartości, czyli w aspekcie tożsamości narodowej, w aspekcie odpowiedniej edukacji, rzetelności polskich mediów, no i podkreślając nieodłączną rolę Kościoła katolickiego jako takiego wychowawcy młodych Polaków. To w ostatnich latach nasiliło się w przestrzeni publicznej przekonanie, że to wstyd być Polakiem. Polaka, więc zapewne katolik i konserwatysta, przywiązany do tradycji, antysemita, nie rozumieją ducha postępu i lewicowych dobrodziejstw płynących z zachodniego świata. Czas, żeby raz na zawsze zerwać z takimi poglądami. Koniec z pedagogiką wstydu. To były takie główne założenia, które chcieliście zrealizować. Czy to się udało? Niewątpliwie udało się. Przede wszystkim stopień zainteresowania konferencją był bardzo duży. Przez czas trwania konferencji przewinęło się, myślę, ponad 100 osób. Nie wszyscy uczestniczyli w całości, bo nie każdy był zainteresowany każdym wykładem. Natomiast cała konferencja była podzielona na trzy części i większość osób uczestniczyła na pewno tylko w jednej z nich. Niewiele osób też nie uczestniczyło w całości. Jednak to był cały dzień, ta konferencja przyczepna się do godziny 17, więc półtorej godziny dłużej niż była przewidywana. Ale te założenia, czyli pokonanie pedagogiki wstydu, podjęcie tego tematu, nakreślenie go w przestrzeni publicznej udało się nam osiągnąć. Można było usłyszeć o żołnierzach wyklętych, dawnych kresach Rzeczypospolitej, próbach zakłamowania historii naszego kraju, a także o katolickich wartościach będących dumą Polaków. To prawda. O żołnierzach wyklętych wspomniał nie tylko Leszek Żebrowski, ale także Tadeusz Krużański, który dodatkowo podał przykłady tego,
jak współcześnie żołnierze wyklęci są odbierani. Mimo tego, że oni pośmiertnie czy po długim okresie wrócili do przestrzeni publicznej, natomiast oceniani są nadal różnie i często nadal nazywani są tymi bandami, które wychodziły z lasu i tak dalej. Natomiast Leszek Żebrowski kilkakrotnie podkreślił w czasie trwania swojego przemówienia, że żołnierze wyklęci zostali zamordowani podwójnie. Raz w sposób fizyczny, a drugi raz w sposób taki, aby o nich zapomnieć i wymazać ich z historii. I kolejną rzeczą jeszcze w aspekcie żołnierzy wyklętych chodziło też, jak prelegenci podkreślali, że stopień niedomówienia i kłamstwa okresu historii Polski po II wojnie światowej jest tak duży, że potrzeba bardzo dużo pracy historyków, nauczycieli, którzy odpowiednio pokażą tę historię po II wojnie światowej w Polsce. Na pewno jeszcze tutaj o wartościach chrześcijańskich. Tutaj dr Bawera Ondoaka nie miał wątpliwości do tego, że te katolickie wartości są powodem do dumy dla młodych Polaków i odwołał się tutaj bardzo, bardzo do nauczania Jezusa Chrystusa. Tego, że młodzi ludzie powinni iść właśnie drogą Jezusa Chrystusa i spotkać się z tym nauczaniem. Dr Bawera Ondoaka nie miał wątpliwości, że dumą każdego Polaka są wartości katolickie, że człowiek bez wartości katolickich, zwłaszcza młody, nie ma możliwości zrealizowania się bez tak życiodajnego źródła. I oczarowanie młodych ludzi na Chrystusa jest właśnie przyszłością. Padły tutaj już niektóre nazwiska prelegentów, ale myślę, że warto do nich 97. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy już dzwonią i już nie dowiadują i zabiorą. Ja co dzień będę mogła powiedzieć, że wszystkie trzy, które dzisiaj ogłosiłam, już mają dom. Taką mam nadzieję. Teraz porozmawiam z naszym gościem. Już cię dopuszczam do głosu, Dorotko. I chcę, żebyś ty zaczęła, bo będziemy rozmawiać o czymś bardzo ważnym, a mianowicie o tym, czego się uczymy z takich dostępnych mediów. Tak, czego się uczymy, a czego się nie powinniśmy uczyć. Co jest dobre, a co jest złe. Na Facebooku jest historii, czy mnóstwo filmików z udziałem zwierząt. Niektóre z nich są rzeczywiście zabawne, a niektóre z nich są zabawne tylko niezwykle zabawne, wiecznie zabawne. A niektóre z nich są pozornie słodkie i wzruszające, ale nie są repatriantami. Oni są Polakami, specjalisty dla kogoś, kto przestała być ich ojczyzną. Przestali mieszkać w Polsce, zaczęli mieszkać na Ukrainie. To nie są repatrianci. A kolejnych tutaj nie szafowała pojęciami normalne, nienormalne, tylko dla kogoś, kto ma troszeczkę więcej wyobraźni i wyobraźni zbudowanej na pewnej minimalnej wiedzy o zwierzętach.